Wyjątkowe spotkanie z kulturą, pełne patriotyzmu, historii i wzruszeń. Wanda i Eugeniusz Żyscy, artyści o ogromnym doświadczeniu scenicznym, oraz Roma Warmus, niezwykle utalentowana aktorka i pieśniarka, zabrali nas w podróż przez dzieje walki o niepodległość Polski. Dzięki ich interpretacjom mogliśmy poczuć ducha minionych czasów i zrozumieć, jak ważna była i jest dla nas wolność. Ogromne brawa dla organizatorów za wspaniałą inicjatywę oraz dla artystów za niezapomniane wrażenia. Śpiewają ludziom, co dyszą w codziennym akwarium trudzie, lecz mnie zmęczeni ludzie pieśni nie słyszą. Kawalery błędne, czarne cheruby kołyszą widnokrąg. Konno! Na koniu przestrzelonym przez wiatr. Ziemia oddycha już wolniej i mokro. Wroną leniwy kracze trakt. Oto jest rycerz średniowiecza. Wołaj, Rosa! Jak z przyłbic konturów powychylane rano do litanii, gdy ty, laguną płynąc lub przez Arno, myślisz, że one ci w oczy się garną. A kiedy wiosło cię od fal odpiera, piana ci w czoło plwa i idzie dalej, ty mówisz sobie, że to łzę ociera wiatr, co obejma glob i Boga chwali. Porozmawialiśmy z artystami na temat programu artystycznego, który przygotowali. Zapytaliśmy, jakie osobiste znaczenie mają dla artystów pieśni, które wykonują podczas występu. Wszystkie teksty, które w programie śpiewam, są to teksty poetyckie poetów romantyków, czyli przede wszystkim Baczyński, bardzo dużo jest tekstów Baczyńskiego, Norwida, Balińskiego, Asnyka. To poezja bardzo patriotyczna. Z ducha wolności, jakby pragnienia wolności wyrosła. Jest mi bliska, zawsze mi była bliska poprzez jakąś taką inspirację duchową. No a Baczyński, którego kilka wierszy tutaj w tym programie śpiewam, myślę, że nie tylko, że jest przepiękny i aktualny, trochę może jest wciąż niedoceniany. Jego ostatnio wydana obszerna antologia dopiero pokazuje jakby obszerny zakres jego geniuszu poetyckiego i uważam, że to jest kopalnia wrażliwości, kopalnia tematów, kopalnia jakiegoś piękna i takiego wzniosłego ducha. Biorąc pod uwagę, że to był młody człowiek, myślę, że polecam młodzieży, żeby sięgali do Baczyńskiego, bo na pewno znajdą tam i teksty erotyczne, i waleczne, i młodość, i to, co powinno ich inspirować. Ważnym elementem wystąpień w tak poruszających programach jest interakcja z publicznością. Ponieważ nie są to programy, na których można się pouśmiechać, pośmiać. Nie są to programy rozrywkowe, tylko programy, które powinny dać do myślenia. I ten program taki właśnie jest, że powinien dać do myślenia, więc kiedy patrzymy na twarze publiczności, a robimy to, i widzimy skupione twarze, widzimy myślące oczy, to jest najcenniejsza reakcja. Ale zdarzyło się nawet tak, że po spektaklu przychodzi człowiek, o dziwo mężczyzna, i on płakał. Więc to jest dla nas również poruszające i daje nam taką nadzieję, że chyba warto czasami robić coś takiego, co spowoduje myślenie jak gdyby nakłoni do analizy w kontekście historii i w kontekście teraźniejszości. Pan Eugeniusz Żyski opowiedział o inspiracji do stworzenia programu Polacy. Jak zwykle decydował przypadek, jeśli chodzi o ten program, ponieważ
Ktoś już nie pamiętam, kto wrzucił taki temat, że Norwid i Baczyński to oni mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Ja myślałem, że więcej ma Baczyński ze Słowackim, a okazuje się, że z Norwidem również. I to mnie zainspirowało, żeby poszukać w literaturze, poszukać, poszperać i zobaczyć, co tam rzeczywiście łączy obu panów. Łączy bardzo wiele. Więc natychmiast zacząłem pisać scenariusz. Jak państwo zobaczą, rzeczywiście ta korespondencja duchowa jest fenomenalna, wstrząsająca zupełnie. Wydarzenie to odbyło się w ramach projektu Droga do Niepodległości, dofinansowanego ze środków Biura Niepodległa w ramach programu dotacyjnego Niepodległa. Boży palec zaświtał nade mną, nie zdając liczby z rzeczy, które czyni, żyć mi rozkazał. Żywota pustyni. Dlatego od was, o Laury, nie wziąłem listka jednego, ni ząbeczka w liściu, prócz może cieniu chłodnego nad czołem, co nie należy wam, lecz słońca przyjściu. Nie wziąłem od was nic, o wielkoludy, prócz dróg zarosłych w piołun, mech i szalej, prócz ziemi. Ja jestem, zanim minie wiek, na koniu bezczynie ptaków i chmur zielony złotym. Ty jesteś we mnie jaskier w chmurze rzeźbiony blaskiem nad czym samotnym. I jesteś mi imię ruchów i poczynaniem słuchu, który pojmie muzykę i sposób, który z lądu posłuchy wzejdzie żywicą duchem włodygę głosu. Aniołowie podtrzymują jej ciężką koronę i jej szaty, co jak noc gwiazdami są znaczone. Ona klęczy i sfelice, gdzie są rany krwawe, obracając, gdzie my wszyscy patrzy na Warszawę. O ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie, i w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie.